Cześć, to MT Urbex. Dziś kolejny raz jesteśmy w tunelu pod Wołowcem. Byliśmy ostatnim razem, ale nagranie niestety nam nie wyszło. I przychodzimy ponownie, żeby nagrać. Prędzej nam padło całe oświetlenie. Dosłownie wszystko. Latarki, reflektor i wszystko, co świeci. Tu jest tunel czynny, niedawno był remontowany. Zaś obok, tam gdzie widzieliście, jest tunel nieczynny, który będziemy sobie zwiedzali. Do czynnego również wejdziemy, ale to dopiero przejściem, które jest w środku. Bo tunel również ma łączniki między sobą. To jakaś dziura. Dobra, czekaj. Powiedzmy, że zakończę nagrywanie i pokażemy, co jest tam w środku. Teraz zaglądamy kamerą tam. Nie widać, co tam jest. Nie wiem, czy tam będzie widać cokolwiek, ale mam nadzieję, że tak. U góry jest pokład kolejowy, który utrzymuje wszystko. W domu zobaczymy, co tam jest dokładnie. Teraz idziemy dalej. Tunel łączy dwie miejscowości, jedynie z drugiej z jedną grzybę. My wchodzimy od jednej z drugiej dzisiaj. I idziemy w stronę Wałbrzycha. Tunel jest długości 1600 2 metrów bodajże. Jak mi się dobrze wydaje. Na pewno. W tamtych też było widać, co byli prędzej. Co? No, że też mieli prędzej zwykłą, nie? To widać, widać. Tutaj tunel jest cały oświetlony jakiś... jakąś pianką uszczelniony. I widać, że wszystkie są luźne. No. To. To było ewidentnie coś szukane. Tutaj coś dubali. Nie wiem, to jest wszystko tak pokręcone, to są różne. Tu jest 50, a tam a nagle będzie 300, nie? Ja będę zdawał do mniejszej liczby. Ja w ogóle nie wiem, jaki to ma sens numerowanie tego tunelu. To jest jakaś skrytka. To jest jakby pociąg jechał. Żeby się można było schować. A tu mamy taką wnękę. Chodź. Co oni tutaj robili? Czy to jest wszystko na nowo jakby? Oj. Tak jakby oni to wyciągali i coś namurowali z powrotem. Takie czyste to kamień jakieś zrobiło, nie? To jest takie czyste nagle. No. To wszystko było kosztowne,
No bo jak tu parowozy jeździły, to wszystko ubudziły, nie? O, patrz. Wydubali coś. Wiercili, widzisz? No. Jest odwiert. Tam okazji rura u góry. Zrobię zdjęcie tego. I tu mamy kolejny numer. 347. No, to jest czapko. Idziemy dalej. No to ewidentnie coś robią. Szukają czegoś. Kolejna wnęka. Nie było jej. Nawet cegły są właśnie. Luzem cegły połowane. Kolejna. No. Dopiero co tu byliśmy, nie było tych rzęk. Jakieś auto. Patrz, i tam znowu się wybruszyło, widzisz? No. W drugą stronę. Góry widać. Jakiś X, nie? No. To. A był w lepszym stanie niedawno jeszcze. Patrz. To całe też jakby odbiega od całości, widzisz? To też jakby było też wmurowane. Na razie daję cięcie. Jak coś ciekawego będzie, to wracamy. Więc idziemy dalej tunelem. I wydaje się nam, że bokiem, tunelem bocznym, w którym są tory, przejechała jakaś drezyna. Bo pociąg to nie był na pewno. To pociąg hałasuje bardziej. Nie wiemy, co to było. Albo kto to był. Więc idziemy dalej. No tak. I kolejna wnęka. Wyryta. No ale to już nie było widać, że to tam nie było widać. No. Kozał ze szyją. Jest tam. To był odwiert wygany. Patrz. Kolejne. Pomieszczenie, kurwa. Którego nie było. Tu większość z tego wyzwyczaiła w tych pałacach, więc to sobie chyba tu idziesz, nie? No. Dobra, mamy również miejsce, które najbardziej chcieliśmy pokazać. Czyli Wielka Komora.
której prędzej nie było w tym tunelu, a nagle jest. I nie mam pojęcia, co to było. Tu duże pomieszczenie, dość i głębokie. Tu jest jakiś szybik, widzisz? No. Bardzo głębokie. Jeśli ktoś wie, co to mogło być, niech da znać. Bo tego miejsca nie było kiedyś. Odkryliśmy je dopiero niedawno. Że ktoś je po prostu odkopał. Raczej rozrył się, nie? A tutaj było coś znowu kopane. Bez dziura. Coś tutaj znowu przebali. Ten tunel nie przestaje zaskakiwać, nie? No. Tu jest kolejne przejście do drugiego tunelu, tego czynnego. To co, to chyba wszystko, nie? Teraz jaka wróci na sumkę, bo jeszcze ta dziura na suficie była. Która? Taka libizna to była na suficie. Jest. Jest? Jest. To wszystko chyba, nie? Na dzisiaj. No. Więc dziękujemy za oglądanie filmu. To będzie dzisiaj na tyle. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli tego nie robicie, suba na kanale tam na dole. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.